Oczywiście wszystko, co usłyszycie w tym filmie, jest poparte moimi doświadczeniami i jest to moja subiektywna opinia. Cześć wszystkim, dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o SFI, o egzaminach, jak je zdać, jak to wygląda i jak przygotowują do tych egzaminów w szkole. Tytułem wstępu pokażę Wam, w jakim jestem pięknym miejscu. Niestety nie mogę nagrać na zewnątrz, nagrywam w samochodzie, a to dlatego, że jest 15 stopni i wieje po prostu jak nad morzem. Ale jestem od dziś. Skoro tu trafiliście, to pewnie wiecie, co to jest SFI. Tak, żeby było wyjaśnienie, po prostu. SFI to jest svenska för invandrare. Mój szwedzki. Czyli po prostu szwedzki dla obcokrajowców. Czyli każdy i to jest szkoła dla dorosłych, czyli każdy dorosły, który przyjeżdża, może się uczyć bezpłatnie w takiej szkole. Jak do takiej szkoły się dostać? Po prostu musicie sobie sprawdzić, po pierwsze, nie wiem, jesteście w jakimś mieście, sprawdzacie w internecie, gdzie jest szkoła SFI w waszym mieście, udajecie się bezpośrednio do szkoły, do sekretariatu, czy tam do tej pani, która urzęduje w recepcji na przykład, bo akurat u mnie w szkole nie było recepcji, tylko był sekretariat, ale to już mniejsza z tym. I tam zgłaszacie chęć uczestniczenia w zajęciach po prostu. Oczywiście musicie się dogadać po angielsku, jeżeli nie umiecie po szwedzku. I jeszcze jedna rzecz. Jeżeli nie umiecie też po angielsku, możecie sobie przygotować to, co tam musicie powiedzieć, te najważniejsze rzeczy i poprosić o tłumacza. Ponieważ dostaniecie termin na taką jakby rozmowę, rozmowę, która po prostu umożliwi Wam przydzielenie do danej grupy, tak? Po prostu oni chcą wiedzieć, na jakim jesteście poziomie, jeżeli chodzi o język, o szkolnictwo w swoim kraju ojczystym, który opuszczaliście. Nie zdziwcie się, jeżeli dostaniecie tłumacza przez telefon. To znaczy ja jak byłam, to był tłumacz, myślałam, że będzie tłumacz bezpośredni, taki człowiek, który siedzi obok mnie, ale dostałam tłumacza przez telefon, po prostu pani tłumaczyła. Rozmowa nie jest jakaś trudna, da się nawet jakieś tam pojedyncze słowa po szwedzku zrozumieć, jest bardzo miła atmosfera, nie ma się naprawdę czym stresować. I chyba tyle, jeżeli chodzi o ten punkt. Tak jak mówiłam, szkoła jest bezpłatna i zostajecie przydzieleni do którejś z grup. Już nie będę tutaj się rozwodzić, bo ten film był za długo trwał. I kiedy możecie przystąpić do egzaminu na następny poziom lub żeby ukończyć SFI? O tym decyduje nauczyciel. Tak z grubsza o tym decyduje nauczyciel, ale jeżeli czujecie się na siłach i wyrażacie chęć, że chcecie zdać egzamin jak najszybciej, chcecie mieć to z głowy, i nauczyciel widzi, że staracie się, ten szwedzki jest w miarę na jakimś tam poziomie takim, że można Was dopuścić do egzaminu, może nie jakimś rewelacyjnym, wtedy nauczyciel zapisuje Was na egzamin. Na egzamin, który jest do następnej grupy lub egzamin zakończający szkołę. Po prostu. Egzaminy również są bezpłatne. Terminy egzaminów są różne, ponieważ każda szkoła, jest to tak zwany national proof i teoretycznie powinien być jeden egzamin, wszyscy dostać taki sam egzamin w tym samym czasie na całą Szwecję. Niestety nie jest to możliwe, ponieważ taki egzamin chyba byłby tylko raz albo dwa razy w roku, a jednak niektórzy szybciej uczą się języka i chcą mieć to jak najszybciej z głowy. Więc po prostu tych egzaminów jest sporo, chyba są raz na dwa miesiące, więc po prostu dostajecie od nauczyciela kartkę tydzień przed egzaminem odnośnie terminów, godzin i tak dalej. Oczywiście nauczyciel wcześniej Wam mówi, że na przykład egzamin będzie za 8 tygodni albo 10 tygodni, żebyście mieli czas się przygotować. Jak przygotowują do egzaminów na SFI? To jest po prostu śmiech na sali, przynajmniej w moim odczuciu. Jestem z wykształcenia nauczycielem i uważam, że przygotowanie do egzaminów to jest po prostu coś, jednak chodzi o to, żeby zdać tą szkołę, tak? Jedno to jest to, żeby mieć jakąś wiedzę w głowie, a drugie to jest to, żeby zdać egzaminy. I to nie idzie ze sobą w parze często.
Więc uważam, że na SFI nie przygotowują dobrze do zdania egzaminów końcowych, czy końcowych grupy, czy końcowych szkoły, ponieważ nie występuje coś takiego jak próbne egzaminy. I co mam na myśli? Ja akurat udało mi się być na takim próbnym egzaminie, żeby zobaczyć, jak to wygląda, 2 razy, z czego jak pierwszy raz szłam na taki egzamin z grupy C do D, to nie wiedziałam kompletnie, jak to wygląda, jak wygląda ten egzamin, ile to trwa, nic kompletnie. Więc poszłam w ciemno. Jak już szłam na egzamin z D, żeby zakończyć, bo to z grupa D to jest ostatnia, no to już wiedziałam, jak to wygląda. Jeszcze w międzyczasie był pan student ze Sztokholmu, który przeprowadzał tak jakby na nas egzamin próbny i miałam możliwość zobaczyć, jak ten egzamin wygląda. Dlaczego nie robimy na SFI egzaminów próbnych, starych? Tak jak na maturze robimy stare matury w Polsce, to dlaczego na SFI nie można robić starych egzaminów? Słuchajcie, okazało się dopiero teraz, ja to odkryłam, nie tylko ja, ale myślę, że wiele osób to odkryło, że na egzaminach tych, jak już idziecie na właściwy egzamin, to możecie dostać stary egzamin, po prostu. Dlatego nie robi się starych egzaminów tak jakby na próbę, żeby sprawdzić swoje możliwości, ponieważ możecie dostać ten stary egzamin. Więc jeżeli macie jakąś możliwość, żeby sobie zerknąć w stare egzaminy, to zróbcie to, bo to Wam nic nie szkodzi, może Wam dobrze przygotować, no i możecie trafić na ten temat. Okej, skoro jesteśmy przy tematach, to powiem Wam, jakie ja miałam tematy. Zaraz Wam powiem dokładnie, jak wygląda w ogóle cały egzamin, na ile się części dzieli, ile to trwa, ale jestem przy tematach, więc powiem Wam, że na ustnym egzaminie, bo też taki jest, miałam temat, czekajcie, muszę sobie tu, bo mi słońce razi, miałam temat odnośnie, to znaczy macie 2 rozmowy. Jedna rozmowa jest bezpośrednio, czyli sami musicie gadać, to trwa około 10 minut. Druga rozmowa to jest rozmowa z partnerem, prowadzicie dyskusję. To jest po prostu druga osoba, która też zdaje egzamin. Nie ma dyskusji z nauczycielem. I tak, jak rozmawiałam samemu, to na pierwszym egzaminie miałam, żeby opowiedzieć, jak wyglądają urodziny w moim państwie. Tak? Czyli jak obchodzimy urodziny w Polsce akurat. Czyli jakie tam, no nie wiem, jak się przygotowujemy, jakie są tradycje, no i takie różne rzeczy. I to musicie mówić około 10 minut. Powiem Wam, że taki temat trochę, nie bardzo wiedziałam, co tam mówić. Ale zdałam. Drugą rozmową, to była rozmowa z partnerem i miałam wtedy temat, czekajcie, zerknę sobie, bo muszę sobie przypomnieć. To było, aha, co jesz, to było o jedzeniu ogólnie, co jesz, jakie posiłki i czy uważasz, że jedzenie ekologiczne jest dobre? Jeżeli tak, to dlaczego? I wady i zalety jedzenia ekologicznego. Generalnie jak macie rozmowę z partnerem, to są wady i zalety czegoś, przynajmniej tak z tego, co zauważyłam z tych tematów. Natomiast na drugim egzaminie, pierwszą rozmową, jaką miałam, czyli tą indywidualną, to już jest krótszy czas, bo to jest tylko 5 minut, i miałam temat, żeby opowiedzieć o swojej pierwszej pracy. Jak dostałam tą pracę, opisać ją, co ja tam musiałam robić w tej pracy, jak to wyglądało. Można chyba też powiedzieć o zarobkach, aczkolwiek nie wymagali tego ode mnie, ale jak Wam braknie pomysłów, to możecie, myślę, że też powiedzieć o zarobkach. No, opowiedzieć, w jakim to było kraju i tak dalej, i tak dalej. Rozmową, którą miałam z partnerem, to był temat, też o jedzeniu trafiłam, tylko tym razem o jedzeniu wegetariańskim, wady i zalety jedzenia wegetariańskiego. Tak to było dokładnie. No i tam też trzeba było podać na przykład jakiś przepis na jedzenie wegetariańskie, czy jemy w ogóle to jedzenie, czy nam smakuje, czy no takie różne były rzeczy. Oczywiście jak dostajecie egzamin, to dostajecie główny temat i od tego są takie jakby dymki, pytania pomocnicze, które mogą Was nakierować na jakiś temat. I to oczywiście jest dyskusja. Kolejna kwestia to jest, jak przygotowują nas do egzaminu w szkole.
uważam, że nas nie przygotowują. To znaczy, lekcje wyglądają tak samo jak zawsze, czyli trochę pisania, trochę dyskusji, mówienia, trochę czytania, trochę słuchania. Generalnie nie ma sprecyzowanych ćwiczeń, tylko pod egzamin. Uczycie się po prostu ogólnie. Jedynie co to chyba mogę wskazać na ćwiczenia takie słuchowe, że macie jakieś nagranie i musicie rozwiązać ćwiczenia. No to to jest jedynie tak jakby pod egzamin, ale na egzaminie, jeżeli macie coś ze słuchu, nie wpisujecie nic kompletnie. Tam się tylko zaznacza ABCD, ewentualnie przyporządkowuje coś. Nie musicie nic samemu wpisywać. Więc uważam, że jeżeli chodzi o przygotowywanie bezpośrednio pod egzamin, to tak nie bardzo, tylko jest po prostu takie ćwiczenie ogólne tego języka. Natomiast jak my możemy się przygotować przed egzaminem, to jest po pierwsze uczestniczyć w zajęciach. To jest chyba najbardziej prosta metoda. I myślę, że jeżeli chodzi o mówienie, to właśnie znalezienie sobie takich tematów, jakie Wam podałam przykładowo, ćwiczenie całych najlepiej zdań, co powiedzieć, trochę słówek też, bo wiadomo, na egzaminie jest stres i te słówka wypadają po prostu z głowy. I myślę, że pisanie to też przygotowanie sobie tekstów, tematów, też Wam zaraz podam, jakie mogą być przykładowe, i pisanie w domu, wypracowań, no tych listów, tak, bo to zazwyczaj są listy i pisanie i na pewno Wam coś zostanie w głowie. Ostatnia kwestia, taka już bardziej złożona, to jest ile trwają egzaminy i dlaczego tak długo. Dla mnie te egzaminy trwały długo, bardzo długo. To jest, to znaczy zależy jak zostaniecie przydzieleni. Ponieważ ja na jednym egzaminie z grupy do grupy miałam to rozłożone na 3 dni, natomiast na drugim egzaminie miałam to rozłożone na 2 dni. I ten jeden dzień to macie rozmowę, zazwyczaj rozmowa jest osobno, to macie rozmowę, czyli tylko ten egzamin ustny i egzamin ustny trwa, no ile, z pół godziny, tak? Macie 5-10 minut opowiedzieć samemu i 10-15 minut to jest rozmowa z partnerem. I to jest wszystko. Możecie później iść do domu. Jedyna różnica między C a D, jeżeli chodzi o mówienie, to jest to, jak mówicie samemu. To z grupy C na D było to 10 minut mówienia, natomiast kiedy kończycie SFI, jest to tylko 5 minut. Nie wiem, czy mi się tak trafiło, czy tak po prostu jest. Natomiast bywa też tak, że macie wszystko jednego dnia. Tak jak miała moja znajoma teraz, kończąc SFI. Czyli pisanie, czytanie, mówienie i słuchanie jednego dnia. Ja miałam osobno teraz mówienie, czyli pisanie, słuchanie i czytanie miałam naraz. Jest to cały dzień właściwie, bo Szwedzi uwielbiają przerwy. Tak mi się wydaje, że oni uwielbiają przerwy. Pamiętam, że jak byłam na studiach w Polsce, to przerwa między egzaminami, jak już były dwa na przykład jednego dnia, no to była, dobra, pół godzinki, coś zjeść, idziemy i koniec. Natomiast tutaj wygląda to tak, że najpierw macie, to zależy, nauczyciel wybiera, ale załóżmy, że najpierw macie czytanie. I czytanie składa się z dwóch części, A i B. Robicie część A, jest przerwa, potem robicie część B, jest przerwa. Części trwają po 70 i 50 minut. Tak mniej więcej mówię, bo nie jestem, niedokładnie pamiętam, ale około godziny trwa jedna część. Uważam, że to jest wystarczająco. Ja, która mam problemy z czytaniem, bo nie powiem, że nie, czytam wolno po polsku, a co dopiero po szwedzku. Jest to dla mnie utrudnienie. Tego czasu miałam wystarczająco. Co prawda zostało mi tam chyba 5 minut tylko, ale wystarczająco. Później macie na przykład słuchanie i znowu, nie, słuchanie akurat to jest tylko jedna część, już chciałam skłamać. Słuchanie jest tylko jedna część, trwa 35 minut, puszczają Wam nagranie i nie można nagrania zatrzymać. To znaczy tam macie na przykład teksty albo coś przyporządkować, albo wybrać. Każdy tekst czy tam co tam jest, jest powtarzany dwa razy, więc nie musicie się stresować. 35 minut to jest trochę czasu. Później znowu jest przerwa oczywiście. I ostatnia część to jest pisanie. Z pisania macie A,
i B, to znaczy też dwie części. To znaczy dwie części są tylko na egzaminie końcowym SFI. Z grupy C na D jest tylko jedna część i to jest list nieformalny, natomiast kończąc SFI macie list formalny i nieformalny. Teraz podam Wam, jakie ja miałam tematy na tych egzaminach. I tak, list nie... Będę czytać, bo bym tego chyba nie pamiętała. Pamiętam, że z C na D to był oczywiście nieformalny. Aha, i to nie jest tak, że zawsze dostaniecie list. Nie, czasami są jakieś inne formy. Już teraz nie pamiętam nawet, co tam może być. Ale list jest najbardziej popularny, że coś trzeba załatwić i wysłać do kogoś. Więc musieliśmy napisać do znajomej czy znajomego, podziękować za zaproszenie na urodziny i odmówić, że niestety nie możemy przyjść i napisać, dlaczego nie możemy przyjść i zaproponować jakąś rekompensatę za to, że na przykład spotkamy się innego dnia, bla, 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 tak? Więc to było i na egzaminie końcowym, jak już mówiłam, były dwie części. List nieformalny to było też napisać do przyjaciela odpowiedź, ponieważ on się do nas zwraca z prośbą, że wyjeżdża na wakacje i czy moglibyśmy u niego kwiaty podlewać w mieszkaniu. Tam nam zostawi klucze. No i oczywiście my musimy powiedzieć, że niestety nie. Napisać, dlaczego nie możemy, przeprosić, i nie wiem, coś tam jeszcze. No, trzeba wymyślić powód po prostu, dlaczego nie możemy i no i przeprosić, tak. A oficjalny list, ten nieformalny, to było napisać do szkoły, że tam była jakaś szkoła i było, nie wiem, z 6 różnych kursów i trzeba było wybrać jeden i napisać do tej szkoły, że chce się uczęszczać na ten kurs i dlaczego i podać powody, dlaczego mają akurat Ciebie wybrać, bo tam była jakaś ograniczona liczba miejsc. Tak, także tak to wyglądało i na skriwa, czyli na pisanie, muszę sobie tu spojrzeć, kurczę, nie pamiętam ile było minut, ale myślę, że chyba te z 60 albo 70, ale to już na dwa teksty. Ostatnia kwestia, ale się rozgadałam, to wideo chyba będzie miało z 20 minut, nie, no może nie. Ostatnia kwestia to jest... Ile trzeba mieć procent, żeby zdać? Bo chyba to o wszystkich najbardziej interesuje. Po pierwsze, tutaj w Szwecji istnieje system ABCD. Nie ma systemu oceniania liczbowego, tylko jest... czekaj, nie liczbowy, tylko że literki są. O. Najwyższa ocena to jest A, później B, C, D, E, F. To jest niezdane. Tak jak w Polsce mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, tak? I teraz co Wam powiem, że F to jest niezdany egzamin, ale jeżeli jesteście na przykład w grupie C i dostajecie się na D, to możecie mieć jedną część niezdaną, czyli na przykład możecie mieć ze słuchania F i przejdziecie dalej. Tylko musicie... No, tam bardziej trenować, nauczyciel Was bardziej ukierunkuje, żebyście trenowali tą daną część, która Wam nie idzie. Natomiast jeżeli kończycie już SFI, to generalnie trzeba mieć wszystko zdane, nie można mieć F. Są tam indywidualne przypadki, że jak ktoś na przykład ma z innych części bardzo dobrą ocenę, ale trafiło mu się F z jednej, no to go przepuszczają, tylko po prostu na przykład musi, nie wiem, jeżeli to było z pisania, to dopisać parę tekstów, jeżeli z mówienia, to tam coś przedyskutować i takie tam. Natomiast ogólnie, żeby zdać z egzaminu, to jest, uwaga, ważna informacja, trzeba mieć powyżej 65%. 60 zależy od części, czy to jest słuchanie, czy to jest pisanie, czy to jest inna część. Uważam, że to jest dużo. Uważam, że to jest dużo. I A, ocenę A, czyli ocenę najwyższą, dostajecie tylko wtedy, jeżeli macie 0 błędów. 0. Jeden błąd oznacza ocenę niżej. Ja sobie nawet wypisałam ostatnio, bo oczywiście w szkole o tym nie mówią, ile musicie mieć procent, żeby zdać. Nie, nikt tego nie mówi. Nie rozumiem dlaczego. Przecież to jest ważne. Na przykład ze słuchania było 24 punkty możliwe do uzyskania. No i oczywiście 24 punkty to jest A, ale już 23 punkty to jest B.
22 punkty to jest C. 20 punktów to jest D. I analogicznie idąc w dół. Czyli z tego egzaminu przykładowo, jeżeli macie 24 punkty, to musicie mieć 15 punktów, żeby zdać. 15 punktów, żeby zdać. Rozumiecie to? Także nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest niedobrze, bo wiadomo, że nikt wszystkiego nie wie. Nawet czasami jak robimy te ze słuchu egzaminy, to nauczyciel nie wie, co zaznaczyć, więc chyba nie są jakieś super proste. I jeden błąd wystarczy, żebyście mieli ocenę w dół. Jeden punkt właściwie, więc to jest dużo. Słuchajcie, to wszystko. To są moje rady, jak zdać egzamin, jak to wygląda. Ja mam nadzieję, że ten film będzie w ogóle komuś pomocny, bo jak ja zdawałam egzaminy na SFI i szukałam czegoś takiego w internecie, to nic kompletnie nie było. Nie wiedziałam, z czym to się je, jak to się je, jak to wygląda. Chciałabym takie rzeczy jednak wiedzieć. Nie ukrywajmy się. Nie ukrywajmy, że to jest ważne, no i istotna kwestia dla tych osób, które chcą zdać na przykład szybko SFI. Ostatnią moją radą to jest to, żebyście się nie stresowali. To nie jest takie straszne, jak na jakie wygląda, jak to opisują, że to jest national proof, że to jest takie bardzo ważne i nie. To po prostu podejdźcie do tego na luzie i nawet jak nie zdacie, to pójdziecie sobie na następny termin, nie wiem, tam będziecie czekać miesiąc, góra 6-7 tygodni, więc myślę, że nie ma się czym stresować, a stres, powiem Wam, że mnie na przykład zjadł trochę stres na mówieniu, ponieważ dostałam takiego partnera, miałam dziewczynę z Chin i rozmawiałam z nią, miałam dyskusję, ona niezbyt dobrze wymawia R, więc nie wszystko mogłam zrozumieć, co ona mówi, więc było mi trochę ciężko i stres mnie zeżarł właśnie, że muszę mieć z nią. No i powiem Wam szczerze, że byłoby o wiele lepiej, gdybym miała innego partnera, no ale trudno, po prostu trudno. Tak się trafiło, trochę się dogadałam z nią wcześniej, żebyśmy mogły porozmawiać, to mi na pewno wiele pomogło, myślę, że jej też. Tyle, moi drodzy, nagadałam się, mam nadzieję, mówię, także ten film będzie komuś pomocny. Trzymajcie się ciepło, zajrzyjcie na mojego Instagrama, tam jestem aktywna, właściwie codziennie coś wrzucam, także jeżeli Was to jakoś zainteresuje. I dziękuję Wam za obejrzenie tego wideo. Jeżeli ktoś dotrwał do końca i obejrzał całe wideo, to po prostu szacun. To po prostu szacun. Niech napisze w komentarzu, że obejrzał całe, to będę wiedzieć, kto obejrzał całe. Trzymajcie się ciepło. Ja muszę umykać już do pracy, bo ja mam na 10 do pracy, a już jest 35 po. A jeszcze muszę dojechać. Także cieszę się, że mi się w końcu udało nagrać to wideo, bo no, trochę się męczyłam. Trochę było przeciwności losu. Albo nie wzięłam karty ze sobą do aparatu, albo czego innego, więc za dużo opowiadania. Trzymajcie się ciepło. Dzięki. Cześć.